Miałem generalnie sobie dzisiaj odpuścić wszelkiej maści nagrywanie, ale muszę tutaj pokazać pewną Ten małą materiał rzecz. O, coś tu było już słychać. Mianowicie, Wardęga tutaj coś istotnego wypuścił w sprawie Stew. I uważam, że warto by było za to podjąć. Tak po prawdzie teraz tylko zmieniałem konto na właśnie swoje od kanału i powiem wam tak. Tutaj było 150 tysięcy lajków. Raptem kilka minut temu. Film został wypuszczony 4 godziny temu. A więc mamy tutaj bardzo ciekawe mięsko. Tak więc bez zbędnego przedłużania oglądajmy. Odkryję mroczne tajemnice internetowych gwiazd. A przy okazji, jak w Wardędze tak mocno rosną lajki, to możesz przy okazji mi lajka zostawić. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy. Ja bym tak aż tak tego nie kwestionował, aczkolwiek. No, jeżeli tutaj coś wyjdzie na jaw, to będzie gruba afera. Sądząc tutaj po natychmiastowych reakcjach, naprawdę ogromnej ilości, o komentarzach nie mówiąc. A czekajcie chwilę. Ważne. W tym materiale na światło dzienne wyjdą wyniki śledztwa, nad którym pracowałem od kilku tygodni razem z Konopskim. O! Wcześniej zwaśnione strony w sprawie Leksia, a teraz będą pracowali razem. No to jest akurat ciekawe. Swoją drogą polecam mocno Konopskiego. Bardzo zajebiste komentary, czy tam newsowo komentary. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb. Okej, okay, no czyli już tutaj kończy się zabawa. O zajściach latami wiedziało w mniejszym lub większym stopniu wielu twórców skupionych wokół gry Minecraft. Kogo mamy poza Stew, jeżeli chodzi o ludzi w Minecraft? Być może Dubiel. Na pewno multigrał w Minecrafta. A zobaczymy, kto jeszcze. Kilka dziewczyn prosiło o anonimowość, dlatego mam nadzieję, że panowie, mimo tego, iż prawdopodobnie będą kojarzyć dziewczyny z imienia i nazwiska, to ich dane zachowają dla siebie. Dziękuję. Pewna dziewczyna wycofała się z przekazania informacji o youtuberach, prawdopodobnie czymś ją przekonali. Na ich nieszczęście jednak kilka dni wcześniej przekazała komuś informacje i screeny. Mi ich nie przekazała, ale wkrótce ujrzą światło dzienne. Wyczekujcie materiału Konopskiego, bo co tam zobaczycie, was szokuje. Oczywiście jak materiał Konopskiego wyjdzie, to również sobie go obejrzę. Znaczy obejrzymy, nie? Żeby nie było. Kurde, przed chwilą było 152 tysiące lajków. Zobaczcie, jak ten licznik zapierdala. Zapowiada się ciekawie. No. W maju 2020 roku rozpada się Team X, czyli grupa, która tworzyła filmy dla dzieci. Założyciel grupy, Stew, 14 maja wraca do nagrywania filmów z gier. Przez kolejne dni regularnie publikuje 12 materiałów i nikt się nie sugeruje, że zamierza zakończyć karierę. Zostaw suba, subskrybujcie, włączcie dzwonek, widzimy się jutro o 16 w kolejnym odcinku. W ostatnich dniach maja influencerka Sukanek publikuje niepokojące materiały o tym, że pewien twórca krzywdzi dzieci. Nie pozwolę na to, żeby kogokolwiek już... W ogóle Sukanek według wielu zeznań, między innymi Nitra, to ona była totalnie psychiczna, ona była tak zafiksowana na punkcie Stew, że to jest nieporozumienie. To było takie... Naprawdę, gościu ją friendzonował, a może chodziło o inne F-zone, kto wie. A tutaj po prostu wjechała sroga jazda. Krzywda, nie wiem jak może zrobić krzywdę dziecku. Niestety nie podaje ona żadnych konkretnych... To jest oskarżenia o pedofilię. Nie możecie sobie gdybać, czy to Stew, czy ktoś inny. To jest poważny temat. Już przez same takie oskarżenia z waszej strony on może mieć problemy i nieprzyjemności. Więc wstrzymywajcie się z osądem, dopóki Justyna sama nie powie. A ja powiem jedno. Każdy, kto wspomniał cokolwiek, ale nie dostarczył powodów, on się wkopał. Dlaczego? Bo po pierwsze, albo krył przestępstwo, a niestety, tu was rozczaruję, ale zarzuty związane z pedofilią, nie ma tej zasłony pod tytułem, że ściganie może odbyć się tam, wiecie, tylko na wniosek pokrzywdzonego. Bo osoby małoletnie nie mają takiego statusu, że wiecie, że mogą samodzielnie wnosić o szkodę.
to muszą robić przez rodziców, więc tutaj już nie ma czegoś takiego, że może kogoś pozwać sobie, oni zniesławieni i tak dalej, więc jeżeli ktoś miał świadomość tego, że coś tam się odpierdalało, miał zasrany obowiązek to zgłosić, inaczej kryje przestępców, popełnia sam przestępstwo. Tak więc robi się coraz ciekawiej. Co do zajścia, nie mówi o kogo chodzi. Stu trafia do psychiatryka, a osoby z jego otoczenia twierdzą, że to z powodu... Nie to, kurde. Zwiększa tylko szybkość transmisji bitów. Okej, no to dawaj. Aha, to tylko z YouTube Premium. Aha, no to, to XD. Ale i tak daj 1080p. Zniszczyłeś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi, posądziłaś go o rzeczy, których nie zrobi, zgłaszałaś na policję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jesteś nieszczęśliwa, żeby inni też nie byli. Z powodu pomówień sukanek oraz rozpadu Teamu X. W 2021 przyjaciel Stu, Marcin Dubiel, wprost przyznaje, że to przez sukanek Stu opuścił internet. Że Stewart nie wiedział, co się dzieje i nie był w stanie zrozumieć, czemu ktoś mu chce zrobić taką krzywdę, mimo że jest niewinny. Twierdzi, że influencerka pomówiła jego przyjaciela. Dlaczego ona tak zrobiła? Ojej, tam mogę pomóc publiczności, czy powinienem mówić? Nie, no to powiedzcie, bo to jest, wiecie, taki no... Co? Nie. Sprawa śmierdzi, dlatego na transmisji live wezwałem Sukanek do powiedzenia tego, co wie. Ta Sukanek mówiła coś tam, że ta osoba, która krzywdzi małe dzieci, musi zniknąć z internetu. No i z zniknąć z internetu, nie? Ja to nic nie sugeruję, ale kurde, ja muszę pogrzebać za tą sprawą. Odpowiedziała mi ona jedna... Cześć, Justyna Sukanek. Możesz gadać o mnie, co chcesz. Mi nie zależy na opinii innych. No, jasne. Bo wiem, jaka jestem. Tylko nie wciągaj chociaż... Nie wciągaj chociaż tej dziewczynie tych traum na nowo, skoro udało mi się jej pomóc na tyle, że stoisz teraz mocno na nogach. A stoi mocno na nogach. Nie chcę, żeby jej przeszłości niszczyła, żeby jej przeszłość chyba niszczyła życie, tak jak było to w moim przypadku. Tak, że nie może podawać szczegółów, gdyż chroni poszkodowane oraz że jest zastraszana. Bez namiaru na ofiary oraz konkretnych informacji kanały komentarzy dalej miały związane ręce. Sukanek nie tyle co miało związane ręce, co ktokolwiek miał tutaj w tej kwestii związane ręce, bo jeżeli tutaj nie pykło, no to jest dupa. Zgłosiła sprawę na policję, ale bez zeznań poszkodowanych policja nie była w stanie nic zrobić. 29 maja 2023 roku realizowałem transmisję live z Fagato. Została ona oskarżona przez Amadeusza Ferrariego o krzywdzenie i zdradzanie Stu. Fagata zdenerwowała się i zaczęła krzyczeć, tym samym zmuszając mnie do zakończenia streamu. Szalenie interesująca sytuacja, przepraszam na chwilę widzowie. Po transmisji rozkleiła się i zaczęła płakać, prosząc mnie o pomoc i przekonując, że została pomówiona, a Stu to potwierdzi. Stu przeraźliwie prosił, by nie mieszać go do niczego. Prosił, że on nie chce być już w internecie. Ja się nie boję, ja po prostu... Po chwili zadzwonił Dubiel. Przeraźliwie płakał, byśmy nie mieszali w nic Stewarta, że on nie chce już być osobą publiczną. Ale dlaczego kurwa Dubel się pobeczał? To jest moim zdaniem bez sensu. Dla mnie dziwne, nie? Ja rozumiem, że to są kumple i tak dalej. Okej, to mogę jeszcze zrozumieć, ale no... Dlaczego on beczy z tego powodu? To jest dla mnie chore. Więc albo jest cipą, albo coś tutaj jest nie halo. Ja pierdziela, się tam rozkleił. No dobra, ale to mnie... Było to dla mnie bardzo dziwne. Skąd w chłopakach ten strach i te emocje? No, że w Stewarcie to jeszcze mogę zrozumieć, bo wyciąga jakieś tam, były wyciągane brudy na niego, znaczy brudy. W ogóle jak ten licznik lajków zapierdala cały czas, bo teraz to widzę, znowu 3 koła lajków skoczyły. Ale wracając. Ja rozumiem, że Stu, który tam, wiadomo, jego tam, powiedzmy, zdrowie psychiczne dosyć mocno podupadło. Po tych różnych właśnie aferach, czy to z Team MX i tak dalej, chciał zniknąć i okej. Okay, a tu nagle ktoś go próbuje wyciągać do internetu z powrotem. Więc okej, jego mogę zrozumieć, ale kurwa Dubiel? Który nie miał z tym nic wspólnego? Tutaj już się wydaje mega podejrzane. Skąd ten płacz? Gdy odwoziłem Fagatę, opowiadała mi o swojej relacji ze Stu, podając niepokojące informacje o jego preferencjach i upodobaniach. Pilnował mnie, jestem pilnowana wszędzie, powiedział, że będzie jakiś jeden włos nosi żyga. Mi się podobało, jak tam na dole dziewczyna wygląda jak... Czekaj, trochę zwolnię, bo ona tak niewyraźnie gada. Miała przecięcie kartką, jakby normalnie była przecięta kartką papieru, że nikt nie dostaje. Po powrocie opowiedziałem o moich obawach Boxdelowi, który powiedział mi, że Stu często lubił towarzystwo bardzo młodych dziewczyn. Jednak nie zna żadnego nazwiska, które pomogłoby rozwiązać zagadkę. Po 7 dniach podjąłem próbę ruszenia sprawy, sugerując, że coś jest na rzeczy. Jednocześnie nikogo nie pomawiając, gdyż brakowało mi dowodów. Gdyby cały internet się dowiedział po czymś,
to trochę inaczej patrzymy na Fagadę. Nie wiesz, do czego mówię. No, bo na pewno. Żąskie kurwa tereny. Niestety internet wyciął. No. Był jak twardy mur. Sprawa przeszła bez echa. Nikt się nie odezwał. No to trzeba ten mur rozpierdolić w końcu. We wrześniu 2023 roku pod wpływem wiadomości od widza zdenerwowany zasugerowałem raz jeszcze, że w tamtej sprawie jest coś nieodkryte i że widzowie powinni łączyć kropki. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył. W sensie inaczej. Faktów. Co, dlaczego, po co? Internet uzna... Szczerze? Na moje to brzmiało, jakby on coś wiedział. Mimo wszystko, że on coś wiedział, ale dalej to kryje. Że mi odwala, że pomawiam i sugeruję coś bez dowodów. Nie, że pomawia, ale faktycznie sugeruje, że coś wie. Tak, brakowało mi dowodów, ale sprawa śmierdziała. Hmm. Jednak tym razem niespodziewanie moje słowa zaczęły nabierać rozgłosu. Ludzie zaczęli łączyć kropki i co najważniejsze, w końcu mur zaczął pękać. Zamieszane w to osoby zaczęły sypać, a ja dostałem pierwsze nazwiska, pierwsze screeny i historie, od których zaczęło mnie zbierać na wymioty. Stew. Jakiś dużo influencerów jest powiązane z... Ważne, w tym materiale na światło dzienne wyjdą wyniki śledztwa, na którym pracowałem od kilku razem z Konopskim. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, a o zajściach latami anonimowość, mam nadzieję, że... Aha, dobra, to jest to samo info, co jest tutaj w komentarzu. Stew to legenda polskiego internetu. Osoba, która wciąż jest wspominana przez widzów z sentymentem. Swój polski kanał YouTube założył w 2011 roku i mimo... Czy można powiedzieć, że jest takim YouTube'owym dinozaurem. Podobnie jak Rock, Royo, Gimper i tak dalej. Po upływu lat niezmiennie tworzył treści skierowane do młodej grupy odbiorców. To jest najbardziej zboczony. Easy. Proste. No, trzy. Jakie jednak tajemnice skrywał? W jednej z korespondencji... Wszyscy wiedzieli, że Stew. Ciekawe. Nie, ale tak serio, no to wiadomo, zabawa, tu nie ma co łączyć. Jakbym ja miał iść siedzieć, to połowa Polski też, lol, i 70% polskiego YouTube'a. To po co mi mówisz takie rzeczy? Po co mówisz, że boisz się, że pójdziesz do więzienia? Sukanek z czerwca 2017 roku widzimy, że Stew bardzo boi się, że trafi do więzienia. Stew bał się więzienia, gdyż osoby z takimi zarzutami nie mają tam łatwego życia. Ty sobie będziesz żyć dalej, ja nie... Tylko z tobą, idioto. To nie musisz ty męczyć się myślami codziennie, ale co z tego, że mi? Ty sobie będziesz siedzieć, żyć dalej, ja nie. Nikt ciebie nie będzie gnoił, nikt ciebie nie będzie bił, gwałcił. Nie, nikt ciebie nie będzie gnoił, nikt nie będzie cię bił. W kolejnym screenie pojawia się... Ty byś mnie zabiła coś? Albo ja siebie i tyle z głowy. Gówno, uciekliby gdzieś, jasne. Czy modus szantażu emocjonalnego, który będzie się przewijał przez cały materiał. W ten sposób manipulował dziewczynami i wiele z nich z obawy, że sobie coś zrobi, milczało latami. Jednak dlaczego Stew bał się od siatki? Co takiego ciążyło na jego sumieniu? Podczas śledztwa wyszło wiele spraw. Ale na początek cofnijmy się do czerwca 2014 roku. Mida 2014, oficjalnie otwarty! W tamtym okresie Stew koresponduje z bardzo młodą dziewczyną. Ma ona dopiero 12 lat i kilkanaście miesięcy. Rocznikowo w tamtym okresie miała lat 13. Potwierdziła mi to skanem dowodu osobistego oraz prawa jazdy. Posiadam zapis wideo całej korespondencji. Znajomość Stew i młodej dziewczyny poszła w kierunku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Zaczyna się niewinnie. Czekaj, ładnie rysuję, myślę. Jeśli rysujesz jak dziecko, to sorry, haha, nie jak dziecko. Jak się przyłożę, to dobrze, pokażę ci moją... A, koleżankę jak narysowałam. Ok, ok, zobaczymy jakie nasz kochany Stew ma talenty, haha. Jak ja się przyłożę, ja mogę wszystko. Od rozmów o rysowaniu. Powoli jednak dziewczyna... No ok, ja mam nadzieję, że teraz będziesz miał trochę czasu dla mnie. Mam zawsze, nie zawsze. Zafascynowana idolem czemu z internetu. Nie? Przecież cię lubię i mam dla ciebie czas. Zaczyna być w nim zauroczony. Na pewno nie miałbyś czasu, jakbym zadzwonił do ciebie 5 rano. Stew szybko zaczął flirtować z 13-latką. W ogóle nie lubię tyłków normalnie, ale twój jest spoko. I wspominać o spotkaniu, że lepiej nie czekać, bo może być za późno. Chciałem cię spotkać, obojętnie gdzie. Obiecuję ci, że kiedyś się spotkamy. Ale kiedy? Aż tak ci się śpieszy? No może będzie wtedy już za późno. Ja poczekam. To się śpiesz. Jeszcze kurde będę ożeniony z dziećmi, zanim cię zobaczę. YouTuber szybko nabierał odwagi. Masz ciało jak z nieba. Stew z dnia na dzień wysyłał coraz obrzydliwsze wiadomości. Bym cię przyłożył do ściany w prysznicu, podniósłby... Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkanie. Kurde, no. A na Wardęgę żeśmy mówili, że to jest z niego z wyrola, tu proszę. Chodź odwiedzić mnie. Pojawiały się propozycje. Do 12-latki takie coś?
No grubo. Masażu? Ha, 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 nie, ja super masaże robię. Przejdźmy jednak do meritum. Później Steve zaczął pisać już bez żadnych oporów. Kolejne wiadomości będą wyjątkowo obrzydliwe. Przypominam, że pisał wtedy z 13-latką. Śniłaś mi się. Serio, to chyba miałeś koszmar. Nie był koszmar, było fajne. Powiedz o czym. Pamiętam mało z tego szczerze. Tylko, że miałaś takie białe majteczki. I tak były na brzeg, że były odstawione i było widać wszystko. I podeszłem do ciebie z twardym pen... I tak, mój pen szedł między nogi i odsunął gacie. Wow, miałeś bardzo erotyczne sny o mnie. Też raz taki miałam, taki o tobie, ale nie pamiętam już. I czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim pen... I się obudziłem. Stu kontynuował swoje zaloty. Ja po prostu włosów nie lubię. Blech, tylko na głowie u dziewczyn. A na dole nie? Blech, żygam na samą myśl. Klinował mi, czy jestem wypiłowana wszędzie. Powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to się żyga. Mi się podobało, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie kart... Jakby normalnie była przecięta kartką papieru, że nic nie wystaje. Tam leżeli sobie nago. Ja pierdolę. No. A Stuart trzymał pensetę i oglądając serial czy tam telewizję, wyrywał jej... Depilację. Włosy... Robił depilację, robiłem dziewczynie depilację, nic z tym niezłego. Pensetą, tak. Tak, o, wyrywał ją, mówi, że te włoski takie, o... Zanim przejdziemy do tego, jak wyglądało spotkanie Stuarta z młodą Wicką, wyjaśnijmy tu jedną kwestię. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stu i Lubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stu. Wysyłał do... No spoko, masz 13 lat, 14, sorry, ale i tak zrób. ...do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. Siema, Stuart. No dzięki, dzięki. Nie wiem, co ma na celu obrażanie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. Już cię nie kochał. Stuart też cię już nie kocha. Co nie? Widzisz? Potwierdził. Chodź do Jaworzna, to... Jak na razie idę szukać kogoś innego. To mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stuarta. Tylko ja i moja 14. Skoro kwestię tego, czy Stu i Dubiel wiedzieli, w jakim dziewczyna jest wieku, mamy wyjaśnioną, wróćmy do kwestii nagabywania na spotkanie. Jak wiemy z poprzednich screenów, Stuart... Chciałbym cię spotkać kiedyś, wiem, że jakbym widział twój uśmiech, to by minęły wszystkie gniewa, ale cóż, nie przeszkadzam już, skupię się nad tym chłopakiem jednym, pisz tam z nimi, powodzonka. I zależało na spotkaniu. W 2015 roku Stu zmienił numer. Co ciekawe, on często zmieniał numery i zakładał nowe Facebooki. Teraz zaczynam rozumieć dlaczego. Po zmianie numeru dalej mówił o spotkaniu. I liczę do dnia, kiedy zobaczę na żywo twój uśmiech i będę mógł dać ci włoski za uszko i cię pocałować w czółko. Młoda dziewczyna sama zwracała mu uwagę, że dzieli ich zbyt duża różnica wieku. Myślę, że jedyne rozwiązanie to, żebym przyjechał. Tylko mówiłam ci, Stuart, że tobie i tak nie wypaliło przez mój wiek. Bym przyjechał zobaczyć, czy to uczucie jest prawdziwe. A jakby nie było, to bym wrócił i bym wiedział. Ale już nieliczną ilość razy wyobrażałem nasze spotkanie. I za każdym razem czuję, że jak cię zobaczę, to będziesz... Zacznijmy od tego, że bycie takim nachalnym ogólnie w stosunku do płci przeciwnej to już jest po prostu mega cringe i laski naprawdę to bardzo źle odbierają. Ale przypomnę, że tutaj mamy do czynienia z chyba 13, 14, w każdym razie z osobą małoletnią. Jasny chuj. Już nawet bardziej idealna niż sobie wyobrażam. Kurwa. Stu miał jednak wspaniałego doradcę. Marcin. Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochaj. Brawo, Marcin. Nie chcesz mnie spotkać, by cię to ciekawiło naprawdę. To byś wykazała jakąś chęć. I co z tym wiekiem, Zmieniasz ciągle zdanie, ciągle. Ty zawsze mówiłaś, że wiek to nic, że twoi rodzice mają między sobą sporo, a teraz mi mówisz, że najbardziej cię dręczy wiek. Nie o to chodzi, Stuart. Moi rodzice się poznali w starszym wieku i ta różnica zanikła. Ale ja nie chcę spędzić życia bez ciebie. Jeśli i tak mamy być razem kiedyś, to wolę moje jedyne życie, poznać cię jak najszybciej, a nie czekać cię spotkać. Teraz przejdźmy do tego, jak sobie Stu tłumaczył w głowie spotkania z młodymi dziewczynami. Wszystkie prawa, zasady socjalne, wymyślenia, które i tak tworzone są przez ludzi. W Meksyku od 12 mogą się ruchać i w ogóle. W Anglii 16. Ale kto zabroni nam czuć, co czujemy? Co ciekawe, identyczna narracja pojawia się w konwersacji z Sukanek z... Ja pierdolę. Tak odnośnie Meksyko i osób uznanych za małoletnie, to do niedzieli leciał bardzo ciekawy film właśnie w tej tematyce, Sound of Freedom, i było między innymi właśnie o handlu dziećmi dla, no, dosłownie koneserów dzieci. I na końcu było kilka takich danych pod tytułem, że z powodu właśnie handlu dziećmi zysk z tego w ciągu roku to było chyba 150 miliardów dolarów, że ponad połowa, powiedzmy, tych ludzkich towarów to były dzieci. Właśnie osoby poniżej 15 roku życia.
No ogólnie powiem szczerze, sroga akcja. Mam nadzieję, że jeszcze ten film będzie emitowany w kinach, bo to jest naprawdę mega fajna rzecz. Ja się załapałem na to, bo 30 września, tak, 30 września było święto kina, czy tam, no, święto kina, dzień kina, coś takiego. I wszystkie bilety w Cinema City, w IMAX i tak dalej były po 12 zł. Czyli można by powiedzieć, że bilety do kina za pół ceny. No to mówię, kurde, no za pół ceny to spoko, se pójdę, nie? Fajnie spędziłem sobie wieczór, mega zajebisty film. Jeżeli będzie, to naprawdę wybierajcie się na to, bo mega polecam. Jak już tak jesteśmy w temacie 12-latek i Meksyko. Bo to właśnie też jest związane z granicą amerykańsko-meksykańską, nie? Także, wiecie. 2017 roku, kiedy to Justyna jest na niego wściekła, gdyż odkryła, że spotykał się z kolejną inną nieletnią. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. To, że ty uważasz, że 15 lat to jest złe, tylko i wyłącznie zależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć. To nie znaczy, że jest dobre czy złe, bo w innych krajach od 12 uważają, że jest okej. Według natury jest od kiedy laska ma okres, więc pewnie też 12. No tutaj powiem tak, tu może wypowiem się trochę niekontrowersyjnie, trochę kontrowersyjnie, tak? Ale wbrew pozorom tutaj nie jest nic złego, tutaj jest powiedziane rzeczy właśnie zgodne z prawdą, tak? Że mimo wszystko ten, powiedzmy, wiek umowny, w sensie inaczej, płciowo do kopulacji właśnie dziewczynki się kształtują właśnie od 12 roku życia. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak właśnie dojrzewanie, gdzie właśnie hormony zaczynają się odpowiednio wydzielać, gdzie u kobiet po prostu zaczynają się kształtować pewne rzeczy, u chłopców pewne reakcje zaczynają się wytwarzać, wiecie, żeby był w stanie, że tak to ujmę, stanąć na wysokości zadania, pewne włosy w odpowiednich miejscach, pewne kształty, odpowiednie barwy głosu i tak dalej, tak? No to wiecie, to jeszcze nie jest ten okres przedojrzewania, dlatego mówię, co, dlatego jest właśnie to kwestia, że co kraj to obyczaj. Natomiast ja bym bazował na tym, co jest tutaj aktualnie i nie próbował wchodzić tak naprawdę niżej. Bo tego typu właśnie rzeczy to też były poruszane właśnie w tym filmie Sound of Freedom. Nie, czekajcie, tylko tu przełączę. Że właśnie według natury, od kiedy laska ma okres, że pewnie tam 12 i tak dalej. Wiadomość pochodzą z rozmowy z Just Cukanek. Data 16 czerwca 2017. Usunięty profil należy do Stu. Zostało to potwierdzone przez numer Facebook ID. Okej, okay. No czyli tutaj w miarę spoko. Ale społeczność wszędzie decyduje swoje, czy to Stany, czy Polska. Ty strasznie prosto na to patrzysz. W ogóle nie myślisz logicznie co do tego. Dla ciebie to złe, dla innego normalne. To się ogólnie tak, jeżeli chodzi o ten wiek konsumpcji, to mimo wszystko, to jednak warto, żeby kobiety ten, powiedzmy, pierwszy raz miały jak najpóźniej. I przede wszystkim z, tam wiecie, żeby miała po prostu jak najmniej partnerów. No wiadomo dlaczego tak, nie? Ale dobra. Mamy tutaj to komentować, a nie wchodzić znowu w tematy relacji. Każdy ma inne zdanie i trzeba to szanować. Niektóre prawa są zacofane, niektórzy ludzie są zacofani. Ty w ogóle nie znasz się na tym, tylko bierzesz się... O ja pierdolę. Wiecie, co mi to przypomniało? To mi przypomniało moją rozmowę z pewnym LGBTiakiem, który próbował mnie przekonywać, że pedofilia to jest nic innego jak orientacja seksualna. I mówimy tu o polskim kurwidołku. Nie jakieś tam dalekie, typu w Hiszpanii, w Hamburgeryce, czy gdziekolwiek indziej. Mówimy tutaj o polskim aktywiście z grupy Stonewall. Tak? Akurat miałem okazję porozmawiać na jednym z tych parad równości. No i był gościu, no powiedział, że on tam pracuje dla grupy Stonewall, ale zapomniałem po prostu nazwiska, tak? Bo to było parę lat temu. To był też między innymi jeden z powodów, dla którego ja po prostu tam już na te parady nie chodzę. I mnie to zaczyna naprawdę irytować. Ty, ale zapierdala ten licznik.
za gówno, za pomaganiem subówek, a takich cisnęłaś ciągle. A teraz nagle jeju, trzeba ich uratować, bla bla bla. Ludzie mają swój wybór i decyzję. Nie chodzi o subówki, w dupie je mam. Chodzi o dziewczyny, które nie widzą, co jest dobre, a co nie. W Polsce od 15 lat ponoć już wiedzą, co robią. W Anglii od 16, w Ameryce od 18, w Meksyku od 12. Nie jesteś kurde na tyle mądra ani świadoma, żeby decydować sama, kiedy jest komu odpowiednio. Każdy dorasta inaczej. Wróćmy do poprzedniej dziewczyny. Gdy dziewczyna odmawiała spotkania i opowiedziała, że starszy kolega doradził jej, by poczekać, Sue zaczął stosować swoje manipulacyjne szantaże emocjonalne. Myślisz, że ona ma świętą rację, że wszystko, co mówi, to co z moim słowem? Tak ma być. Jestem tu dłużej i się trochę bardziej znam. Wydaje mi się, że szukasz powodu zerwać ze mną kontakt i wymyśliłaś tą całą historię, żeby mnie się pozbyć. Bo zauważyłaś, że zaczynam cię poważnie lubić. I czy coś, i chcesz mnie się pozbyć, zanim będę miał jako obsesję. Prosił dziewczynę, przecież by... już widać, że ma obsesję. Obiecywała mu coś na jego życie. Ok, ale czemu nie chciałaś obiecać na moje życie, że to, co mówiłaś, to prawda? Aha, czyli kłamiesz. Niestety nagabywanie dziewczyny na spotkanie udało się Stewartowi. Spotkała się z nim w grudniu 2015 roku. Miała wtedy skończone 14 lat. Zanim dziewczyna sama opowie, jak wyglądało spotkanie, sprawdźmy, o czym pisali chwilę przed. Dzięki, lepiej nie rozpowszechniać tego, że się spotykamy, serio, jak mówiłem. No tak, ale i tak będą plitki na hajsach, że na przykład powiedzmy, jadę do... się z fankami 14-letnimi czy coś. Potem dojdzie słuch do różnych firm i agencjo i nie będą ze mną chcieli pracować, dlatego mówię. Bez sensu przyjeżdżać, zobaczyć się godzinę pracy. Czy on wtedy nie należał do agencji Culture Events? To nie był ten okres? Bo z tego co wiem, to po Culture Events on chyba Spotlight założył z Weroniką Bielik. Albo coś takiego, nie wiem. No nie do końca tam pamiętam, jak to wyglądało chronologicznie. Ale wiem, że ten okres 2014-2015 to chyba właśnie był moment, kiedy on należał do agencji Culture Events i tam między innymi rekrutowali danego Ferreri. Praktycznie bez sensu. Film się skończy, idziesz do domu, praktycznie tak to wygląda. Dobra, pogadam z mamą. W ogóle nie spoileruj filmu sobie, bez sensu. Jadę 4 godziny do ciebie i 4 godziny z powrotem. Specjalnie jestem w... Zlituj się, o 21 mam powrót, więc do 20.30 zostań. Okej, mama się zgadza. Ja pytam, jak ja się wtedy z nim spotkałam, to on często mi po prostu mówił o tym, że się boi, że policja gdzieś jest i nas obserwuje i pamiętam, jak mnie wziął na przykład za rękę, złapał, to po prostu ogólnie bał się w jakikolwiek nie sposób dotykać, bo się po prostu bał o tą policję i pamiętam, później po prostu ja mówiłam, że chcę wracać do domu po jakimś czasie i on mówił, że czy dlaczego, czy wiesz, czy, mu się, czy on mi się nie podoba, że dlaczego tak mówię. I ja pamiętam, on wtedy powiedział, dobra, no to chodź, może pójdziemy do hotelu. No to ja tak sobie myślę, no kurde, może w tym hotelu będzie lepiej, może nie będzie aż tak nudno, no to on wynajął hotel na 2 godziny i w sumie w tym hotelu... Jak byliśmy już w tym hotelu, to w sumie do niczego nie doszło takiego, oprócz tego, że leżeliśmy w łóżku, byliśmy pod kołdrą, no i graliśmy w Simsy, bo ja pamiętam, on wtedy ściągnął Simsy, no i ja tam robiłam swoją simkę i w ogóle on mnie obejmował. I w pewnym momencie, jak tam rozmawialiśmy, on zaczął mnie gilgotać i po prostu, no, ja się nie czułam w tym komfortowo i powiedziałam mu, żeby przestał i on wtedy już nie obejmował mnie ani nic już po tym. I trochę jeszcze posiedzieliśmy w tym hotelu, no na szczęście do niczego nie doszło. No i później, jak już mnie odprowadził, w sensie byliśmy w taksówce, ja już jechałem z powrotem z nim do domu, to on mi później mówił, że jak się ze mną żegnał, jak mnie przytulił na pożegnanie, to chciał mnie pocałować, ale powiedział, że dobrze, że mnie nie pocałował, bo jakby się moja mama dowiedziała, to by była zła. Myślę, że mama by się cieszyła też, że cię nie całowałem. Dlatego nie chciało mi się jeść. A może obrzydzałem cię i żyga ci się chciało na mój widok? Więc... No to jest w ogóle mega porąbana sprawa. I teraz przy okazji jedna rzecz. Tutaj ktoś może sobie powiedzieć, że ona tam dużo koloryzuje i tak dalej, i tak dalej. Ale... Szczerze? Powiem tak, ja nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć, nie mam jej powodu, żeby wierzyć. Ja na razie tak patrzę, że kurde, trochę za mało tego wszystkiego, bo okej, może powiedzieć Wardenze, trochę coś tam, wiecie, przekoloryzować i tak dalej, bo wiadomo, laski zawsze przekoloryzowują, jak mówią o jakichś negatywnych zdarzeniach. To, co chociażby niedawno puściłem film odnośnie Laurki od Gargamelka, no to też tam było dużo koloryzowania, tak? Pomimo tego, że coś tam ją spotkało. Dlatego powiem szczerze, że tutaj troszeczkę jestem zmieszany i musiałbym prześledzić to co najmniej jeszcze raz, jak nie dwa, żeby zobaczyć, co tak naprawdę w trawie piszczy. No i przede wszystkim obejrzeć też materiał Konopskiego, bo wydaje mi się, że tam będą jakieś kolejne rzeczy i będzie dało się to jakoś sensownie połączyć. Wydaje mi się, że to jest raptem część układanki,
gdzie reszta tej układanki będzie u Konopskiego, bo tak jak zapowiadali, jak razem tworzyli, razem chcą też obydwoje coś tam wypuścić, nie? Zobaczymy. Zresztą ja czekam na materiał Konopskiego, bo do tego też chcę tam nagrać sobie reakcję. Domówka uspił. Ogólnie tutaj dużo rzeczy mnie dziwi z racji tego, że ja nie siedzę w tym YouTube'owym półświatku. Ja bardziej patrzę pod kątem tego, że właśnie miałem styczność, czy to z faktycznymi ofiarami, czy właśnie z tymi domniemanymi i tak dalej, i tak dalej. To powiem szczerze, przypomina się jedna sytuacja, z tym, że ta dziewczyna opowiadała mi to na żywo, tak? I widać było, że ona tak dosyć mocno powstrzymuje częste patrzenie w lewo, co sugeruje po prostu jakieś traumatyczne przeżycia, więc po zarówno właśnie w sposobie wypowiadania tego, cała mowa ciała, cała ta komunikacja pozawerbalna sugerowała o tym, że ona mówi prawdę, że nie ma tutaj żadnego jakiegoś ściemniania i nie muszę na przykład wszędzie kurwa chodzić z wariografem i tak dalej, tak? Ale tutaj, jeżeli chodzi o tego typu głosówki, ja bym na miejscu Wardęgi bardzo mocno uważał, bo łatwo jest po prostu, wiecie, powiedzieć coś kilkanaście razy, żeby potem przeszło to bez jakichś większych emocji. Także naprawdę, Sylwester, uważaj, bo łatwo tutaj się wysterować na minę. Ale z tego, co widzę, to tutaj dosyć solidne rzeczy są. Kolejna dziewczyna była typową fanką, która bywała na meetupach organizowanych przez Stu. Siemka, masz czas wolny dzisiaj? Potrzebuję pomoc z filmem. To trochę dziwne, że Stu potrzebował pomocy 14-letnich fanek przy produkcji swoich filmów. Ale przejdźmy do sedna. W sierpniu 2018 roku, gdy dziewczyna miała już skończone 15 lat, Stu zaprosił ją oraz jej 14-letnią... Czekaj, może... tu gdzie jesteście w końcu? A to wy, haha. No, na schodach. Nie chcecie się po nas podejść, jak będziemy blisko? Możemy. Ej, dawajcie na schody, ja mam 2% baterii. Jak się nie złapiemy, albo mi telefon się rozładuje, to napiszcie do Krużwila na Instagramie. Albo na numer. Piszcie do znajomego. Okej. Okay. ...koleżankę na popularne schodki nad Wisłą w Warszawie. Stu był w towarzystwie dwóch innych popularnych wtedy twórców. To jest Krużwila i Kamerzysty. Do tego grona dołączyły również inne młode dziewczyny oraz jego kolega. Stu dał dziewczynom alkohol. Czyli w momencie, kiedy wam tam kupił, to miałeś 15, a ty 14. Tak, ale mówię od tego, że on sprawdzał, jakim jest... Ja staram się nie patrzeć na te napisy, ze względu na to, że ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie napisów i zgłaszania tego gdziekolwiek, to ja bym po prostu nie używał tych napisów z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli to ma być dowód w sprawie, to w sądzie nie może być tych napisów. A to dlatego właśnie, że po drugie, one mocno sugerują, co tam jest powiedziane, a może się okazać, że jest coś innego. Dla przykładu, jedno przejęzyczenie, a może zrobić ten. W kontekście tego, że jemu nie robiłam łaski, ja mu nie robiłam laski. Drobna zmiana, a jak zmienia kontekst wypowiedzi, jak zmienia znaczenie wypowiedzi, prawda? Także naprawdę tutaj też trzeba uważać, staram się po prostu na to nie patrzeć. Tak, bo mnie zauważył z tym morzu. Tak, bo mnie się nie pytał, ja tylko powiedziałem, że czy ja mam, nie, że sprawię znaczną. Następnie impreza przeniosła się ze schodków do mieszkania Stu, a młodym dziewczynom YouTuber postawił na stół martini. Dziewczyny miały wtedy skończone 14 i 15 lat, co potwierdza data urodzenia na ich dowodach osobistych. Mógł chociaż odblurować tę datę urodzenia. Odblurować datę urodzenia, żeby było wiadomo, że ten. Albo chociażby rocznik, tak? Żeby było widać, że ej, że to jest taki, a nie inny rocznik chociażby, tak? Sprawdźmy, czy mieszkanie ze zdjęcia to faktycznie mieszkanie, w którym mieszkał Stu. No proszę. I przy okazji jest tutaj ten cały, nie wiem, przycisk, nagroda z YouTube'a. Kurwa, to jest za udział w Lekko nie będzie. Przecież to jest ten, przecież to był to cały show Gimpera. Tutaj jest właśnie też ta konsola tutaj. Tutaj za kamerzystą jest ten telewizor. I faktycznie to może być to mieszkanie. No i jeszcze tutaj ten kawałek tej lampy. Także no, coś jest. Fotel, prezent od Gimpera, TV. No.
Jeszcze nikt na polskim YouTubie nie ma. Jest to, słuchaj, guzik z okazji 5 milionów subskrypcji. Specjalnie dla ciebie. Co ciekawe, chłopaki alkohol nalewali sobie do małych szklanek, a młodym dziewczynom do dużych. Uuu, no to już mamy ciekawy twist. Nie wiem, czy wiecie, ale jak macie większe te szklanki z trunkiem i na przykład jak macie jakiś mocny alkohol pokroju, nie wiem, nalewkę albo cokolwiek, to wy sobie tam, wiecie, powoli sączycie i tak dalej, ale jak już nie ma, to dopóki ktoś nie poleje, no to trzymacie, gadacie sobie i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że macie szklanki, powiedzmy, 200, nalewacie se do połowy, a macie szklanki 300, nalewacie se do połowy, nie? Dajmy na to, że tak plus minus do połowy, chociaż zawsze leje się więcej. I teraz tak, sobie nalewali 100 ml trunku, im 150, tak? A biorąc pod uwagę, że to były jeszcze dzieci, które raz, że w ogóle alkoholu pić nie powinny, bo to jest w ogóle zakazane, więc rozpijanie małoletnich to już w ogóle jest coś, za co mogą dostać już sprawę, to żeby tego było mało, no to jeszcze dodatkowo chyba chcieli celowo doprowadzić, no bo mamy do czynienia z dziećmi, które nie dość, że nie powinny, to jeszcze u nich ten alkohol się znacznie gorzej metabolizuje. Innymi słowy, nawet jakby pili plus minus tyle samo, to one by się szybciej nawaliły, bo nie miały za bardzo by styczności z alkoholem, także poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. Poszedłem sobie nalać wody, więc świeża dostawa i kontynuujemy. Jakby akta, powiedzmy, z tych schodków do stóża do mieszkania i tam się zaczęło wszystko. No to będzie miało dziwnie, bo już było 15 lat, no ale pójdźmy alkohol wcześniej i jest tak, że my byliśmy pijane po piwie na przykład. Więc to jest niemożliwe, że my trzymałyśmy się okej, na te schody, zbiłyśmy na piwo, te szoty. Jednego piwa piwa. No właśnie. Wychodzimy do mieszkania i on do mamy. Zacznijmy od tego, że ja mam zdjęcie właśnie, że dziewczyny, to by było na mieszkanie dwie dziewczyny. Ale nie mam jednego co było. Ja jedno sobie od razu z kimś na pokoju. Czekaj, w jakim ona była wieku? I prócz was jeszcze były trzy dziewczyny, tak? No, tak. Okay. I ja mam nagranie, bo jeszcze dzieliliśmy właśnie z dwoma dziewczynami, ale ja nie mam pojęcia, kto to jest. Nie okay. No i co? I zaczęło się. Każda dziewczyna miała mieszkankę i zobaczyłam tylko po zdjęciu. Dziewczyny miały mieszkankę niż chłopcy, tak? I piłyśmy Martini. Fotel. My się tym Martini napiłyśmy i ja nie pamiętam tego, ale mam wiadomość, jak kilka dni później do niej pisałam, że ja jak napiłam się, tak czułam, że zasypiam. Zaczęłaś mnie odcinać nagle i nagle jest takie jeb i rano jest. Takie nic, zero, totalnie dziura. Nie wiem, co. Ona obudziła się, znaczy znalazła się w pokoju stary w łóżku jego. Okay. Ale nie wie jak, nie wiem, jak się. Dobra, on spał obok czy coś? Tak. Okej. Okay. No i ciężko mi o tym mówić, bo ja powiedziałam to teraz i że ja kojarzę to, pamiętam, że no, mógł mnie dotykać, tak? Że nie że mógł, tylko mógł sprawił, że no, żyliśmy chyba na łóżeczkę, on z tyłu. Nie, no rozumiem. I tam jeszcze łóżko było jeszcze, tak, to ona już leżała koło mnie, ona była w cintroidzie, nie pamiętam. No, jeszcze była starsza. No i no to jest... Czyli ty w momencie, jak on cię tam dotykał w łóżku, to miałaś poniżej 15 lat. Okej. A czemu na przykład wcześniej tego nigdzie nie zgłaszałaś i tak dalej? To jest coś, nie wiem, to jest dziwne. Ja sama nie czułam czegoś takiego, że no, to jest... Tak, bo ja to trzymam soft dla siebie, nie? Ja widzę, że to wiesz, ciężkie, by ci się od razu oczy pochy zawiązyły. Bo ja nawet tam spróbowałem wiadomości, to jak ja już napisałam jakiś czas później, to ja nawet... I słyszeliście właśnie, co Fardenga między innymi powiedział? Że oczy uzawiły i tak dalej, przywoływana trauma. To jest podświadoma reakcja, że jak wracasz wspomnieniami do rzeczy, które no nie były zbyt dobre w odbiorze, to już pojawiają się jakieś takie, wiecie, jakieś naturalne reakcje i tak dalej. U kobiet to wychodzi bardzo szybko, bardzo łatwo i bardzo naturalnie. Ale miejcie też na uwadze, że może tutaj być, wiesz, coś tam naciągane i tak dalej, bo kobitki bardzo często stosują tak zwane krokodyle łzy. Czytaj chociażby Fagacia, Sukanek i tak dalej. Jak mówiły, że tam, wiecie, że stiu jest jakiś mega straszny i tak dalej, to tak a propos. No to było widać po prostu te krokodyle łzy.
Także ja bym tutaj musiał naprawdę zobaczyć tę dziewczynę na żywo, jak ona to mówi, żeby zobaczyć, czy ona ściemnia, czy nie. Także tutaj jest też dla mnie za dużo niewiadomych, żeby ocenić, czy faktycznie tu jest coś legit. Aczkolwiek fakt, że oni zapraszali dziewczyny na pograniczu bądź poniżej powiedzmy tego prawnego wieku, czyli właśnie tych 15 lat, no to już jest bardzo mocno sugestywne. Niczego jeszcze nie dowodzi, że tam do czegoś mogło dojść, ale już na samym starcie można już na podstawie tego przyklepać im chociażby rozpijanie małoletnich, czy tam w zasadzie też nieletnich, no bo chodzi tu o osoby poniżej 18 roku życia. Także już za to mogą mieć nie lada problemy. Nie pokazałem jego profilu, się pokazałem. Mhm, i co jest w tych wiadomościach? On tam... Musiałem mówić cały dzień tak na wszystko. W sumie to może być ciekawy challenge, muszę kiedyś spróbować, haha. No, lepiej nie w moim towarzystwie, bo naprawdę szalone rzeczy robiliśmy. On napisał, haha, lepiej nie w moim towarzystwie, bo naprawdę szalone rzeczy robiliśmy. No i ja już tam... W sensie, że on napisał, że robicie szalone rzeczy. Ja już napisałem tylko haha, on haha, ja już więcej nic nie napisałem. Okej, ale pamiętasz, że jak rano się obudziłaś, przynajmniej w sensie urwał się film wieczorem, tak? A rano jak się obudziłaś, to Stu leżał z tobą na łyżeczkę i cię dotykał. Tak. Okay. I ja po prostu, pierwsze co, to jak już tak się trochę skontaktowałem, to biegam do... No dobra, ale gdyby jakimś cudem doszło do jakiejś sprawy sądowej ze Stu, to wy byście były w stanie zeznawać i tak dalej? Wiem ci, że tak. Poczekajcie. Pamiętasz, że jak rano się obudziłaś, przynajmniej w sensie urwał się film wieczorem, tak? A rano jak się obudziłaś, to Stu leżał z tobą na łyżeczkę i cię dotykał. Tak. Okay. I ja po prostu, pierwsze co, to jak już tak się trochę skontaktowałem, to biegam do... No dobra, ale gdyby... Słychać takie łamanie głosu, co właśnie sugeruje w dalszym ciągu przywoływanie jakiegoś traumatycznego zdarzenia. Musiałem spowolnić tempo, żeby to wyłapać, bo to naprawdę bardzo ciężko jest wyłapać. Jakimś cudem doszło do jakiejś sprawy sądowej ze Stu, to wy byście były w stanie zeznawać i tak dalej? Rozmowa. Aby poznać bliżej, dlaczego Stu zachowywał się w ten sposób, wróćmy do jego rozmowy z... A mówiłaś wczoraj, że się nie stanie, jakbym ja miał iść siedzieć. Łukanek z 2017 roku. Ja bym nie uciekał, nie uciekam od problemów. Byłoby co by było i koniec. Ja się dziwię, że się nie martwi. Ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcia wysyłają i to zapisuje. Miał też zdjęć na fonie fanek, jak są nagie i w ogóle. To samo, tu też, a inni to już robi się. Aż takich złych rzeczy nie robiłem. Stu usilnie przekonywał mnie tyle, że samo, tu też, a inni to już robi się. Cześć, nazwy twórców zamarzonych, gdyż nie mam jeszcze dowodów, że to co pisał to prawda. Jeśli ktoś ma dowody, no to spoko. Podejrzewam, że tam Konopski też będzie miał wysyłać, że jeżeli macie jakieś kwity, no to wysyłajcie do niego też, nie? Aż takich złych rzeczy nie robiłem. Stu usilnie przekonywał już tyle, że wszystkiemu winne są młode dziewczyny. Że same pchają się w ręce youtuberów. A ja bym chciał tutaj zapytać jedną rzecz. Gdzie byli kurwa rodzice? Przypominam, że mamy do czynienia z dziećmi. Osoby, które z prawnego punktu widzenia nawet za siebie nie są w stanie odpowiadać. Tak? Gdzie byli rodzice w takich sytuacjach? Co mam rozumieć, że rodzice puszczali do znanych youtuberków, którzy sobie nagrywali gierki z Minecrafta? Sorry, ale jeżeli ja bym miał mieć na przykład taką nastoletnią córkę, to za Chiny bym ją samej nie puścił. Jeżeli miałaby jechać gdziekolwiek na jakiś event, no to sorry bardzo, samej bym jej nie puścił. No ale jak widać teraz, rodzice są roszczeniowi, wolą dać kurwa, nie wiem, smartfona, laptopa, tableta, żeby sobie oglądali YouTubki. Wolą dać stówę albo dwie, żeby pojechali na jakiś meetup z youtuberkami i żeby nie musieli gówniaka wychowywać.
to jest naprawdę już pojebane, tak? Druga sprawa, te dziewczyny, nie wiem, 14, 15, 16 letnie, one już powinny chyba wiedzieć, że pewne rzeczy nie powinny się dziać. Powinny chyba mieć świadomość, do czego doprowadzą niektóre czynności, tak? Ja rozumiem jeszcze takie 12-13-latki, które jeszcze nie do końca ogarniają, czym jest życie, czym jest współżycie, jak się chronić między innymi przed zasadzeniem drzewka, przed pewnymi chorobami i tak dalej. One nie mają świadomości tego, jak to wygląda, tak? I to jeszcze jako taką mogę zrozumieć. No ale Kyrie Eleison. Ludzie. To jest naprawdę już masakryczne. Gdzie byli tutaj rodzice? Bo w tej chwili to oni powinni być jakimkolwiek głosem rozsądku przy tych dzieciakach. Ty powinniś za kraty. Nie powinni. Ja prawo pierdolę. Jest jedno. Laski same się rzucają, wysyłają foty, świat jest jaki jest. Wina mediów, że naciskają w piosenkach od dzieci. To jak masz, to pozwij też piosenkę. Tak, wina mediów, że naciskają na seks w piosenkach od dzieci. Serio? Wyśmieją cię tylko ludzie, bo taki jest świat. Nie jest koniec świata. Rzeczy się dzieją, nikt nie narzeka. Nie chcesz żyć w takim świecie. Te laski mają w***e, każdy się uczy na błędach. To ty w głowie przeżywasz bardziej niż ludzie, którzy mają w tym udział. Jakoś skrzywdzone te laski nie są. Wyolbrzymiasz to strasznie, tak naprawdę ty to przeżywasz, a nie inni. Ja pierdolę. Czy on to kurwa powiedział, że te dziewczyny, przypominam, dzieci, nie były skrzywdzone przez to, że jakiś obcy typ je praktycznie zmacał albo zrobił coś gorszego tylko dlatego, że są znani? Szczerze? Gdybym ja się dowiedział, że coś takiego dorwałoby moją córkę, jeżeli ja bym się dowiedział, że którykolwiek z nich tknął moją córkę, to ja bym ich kurwa pozamiatał do reszty. Naprawdę. To jest kurwa chore. Tym bardziej, że ja w sobotę właśnie, tak jak mówiłem, tam w sobotę, 30 września, oglądałem Sound of Freedom. Tak? Właśnie między innymi było o tym, jak są rekrutowane dzieci na handel. I cały czas mi się to przypomina wszystko, nie? To jest masakra. Jakoś skrzywdzone te laski nie są. Wyolbrzymiasz to strasznie, jak naprawdę ty to przeżywasz, a nie inni. Takie coś potrafi im naprawdę skrzywić psychikę na lata, jak nie na całe życie. Posłuchajcie sobie, co ofiary chociażby pedofili księży przeżywają, będąc już osobami w średnim wieku. Posłuchajcie sobie, co one przeżywają do teraz. A one też wtedy miały, nie wiem, 10, 12 lat. To jest niebywałe, jak koleś próbuje siebie usprawiedliwiać. Tutaj mówi, że nie zamierza uciekać od tego, ale próbuje siebie usprawiedliwiać. Że one jakieś skrzywdzone nie są. One są już kurwa skrzywdzone, będą miały skrzywione podejście na facetów. Właśnie dzięki takiemu skurwysyństwu. Nie wiem, co ty masz z tym tematem, kuźwa. Nie, bo tu te laski mają też swój rozum i wybór i wysyłają same. Bo co, bo boisz się, jak twoi koledzy pójdą siedzieć? O. Bo co, bo boisz się, że jak twoi koledzy pójdą siedzieć, to sam pójdziesz. Gdzieś to sam pójdziesz? Bo jesteś egoistą i nie wiesz, jak to jest być dziewczyną. Gówno, daj mi spokój, bo odpierdasz. Nie wiesz, jak to jest mieć kilkanaście lat i ulegać wpływom starszym chłopakom. Pff, zwłaszcza teraz, którzy są sławni i super. Ulegać wpływom. Same wysyłają. Sam mówisz mi, co oni robią. Odkąd cię poznałem, cały czas tylko słyszę. Sam mówisz, co oni robią. Odkąd cię poznałem, cały czas tylko słyszę. O ruchaniu jakichś lasek. O kurwa małych dziewczynkach. Na jakiejś imprezie. O zdjęciach. Żygam już kurwa tym wszystkim. Nie wiem, jak możesz zadawać się z takimi ludźmi. Nie wiem, jak możesz sam brać w tym udział. Ja nie jestem. Słyszę o ślasek, o kurwa małych dziewczynach na jakiejś imprezie, o zdjęciach. Żygam już na tym wszystkim. Nie wiem, jak możesz zadawać się z takimi ludźmi. Nie wiem, jak możesz sam brać w tym udział. To nie ja jestem toksyczna. Jesteś. Ja chcę wszystko naprawić. Nic nie naprawisz. Przez osoby jak ty nie chce mi się żyć. Bo się boisz, że wyjdzie na jaw, co zrobiłeś. Gówno zrobisz, rozumiesz? A mi się nie chce żyć przez takie osoby jak ty, bo jesteś taki sam. Gówno, nic nie robiłem, gówno. Jak ci wszyscy youtuberzy, o których tak ciągle mówisz. Ja się zmieniłem dawno. Odżyłem swoje, daj mi spokój. Przypominam, że rozmowa pochodzi z 2017 roku, więc nie Stuart. Nie zmieniłeś się. Każdy ma swój wybór, takie jest życie. Popełnia błędy i się na nich uczy. Na tym polega życie, siom. Laski wysyłają zdjęcia, potem się uczą, że się tak nie robi, jak trafia ich fota w net.
netta. I się śmieją. I... Czekaj, czy on kurwa to sugeruje, że on by puścił te foty w netta? Ocie chuju złoty. Powiem szczerze. Mało rzeczy jest w stanie doprowadzić mnie do takiego stanu, gdzie naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Gdzie jedyne słowa, jakie cisną mi się na usta, to są dosłownie same bluzgi. Naprawdę. Rzadko kiedy doprowadza mnie ktoś do takiego stanu. To jest kurwa niebywałe. Ja pierdolę. No po prostu kurwa hit. I się zmieniają i stają się lepsze, ale mają wybór. Uczą się, wychodzi i dobrze. Bardziej o tą sytuację, co mówiłeś, że upili laskę i ją rozebrali. Nie, ona się rozebrała. Ciężko, żeby sama miała wybór, skoro była pijana. Sama chciała się umyć, ale upadała. Jeden była pijana, nie wiedziała, co się dzieje. Ale sama się... Taka jest młodzież. O tyle dobrze, że byli tam. Sama kupiła sobie alkohol? Przecież każdy facet upija młode laski. Daje im alkohol. Tak? Kiedy ja miałem 18-19 lat, zdarzało mi się spotykać z 16-latkami. Żadnej, ale to kurwa żadnej nie kupiłem alkoholu. I fakt, zdarzały się sytuacje, że mnie prosiły na przykład o kupienie piwa. Ale im odmawiałem. Każdy facet upija młode laski, daje im alkohol? Nie. Tylko tacy, którzy chcą po prostu łatwo zaliczyć. I to jeszcze najbardziej żałosny sposób. Upijając, żeby nie była świadoma, tak? Nie chcę nic mówić, ale... To jest w pewnym sensie... pewien podstęp, który skłania do czegoś, co normalnie by nie chciały pewnych sytuacji związanych ze współżyciem. To jest pewien czyn zabroniony na G. Nie wiem, czy Stewart wie, o czym mówię konkretnie. No, artykuł 197 KK. Tak więc tutaj zarzuty idą już grube. A połączmy to jeszcze z tym, że mogły to być osoby małoletnie. I w ogóle zacznijmy od tego, że on tutaj usprawiedliwia upijanie młodzieży. Znaczy młodzieży, osób nieletnich, małoletnich. Jak można mieć tak kurwa łeb zdeprawowany? Kurde, to jest normalne w 100%, codzienność. To nie jest normalne. Tak, to nie jest normalne. Jeżeli pisze to Sukanek, to naprawdę plus jeden dla niej. Kiedyś było bycie gejem złe, teraz nie jest. Nie wiadomo, czy za 10 lat nie stwierdzą, że jednak laski... Szczerze? Mogło się robić od 10 lat. Ja pierdolę. Kurwa, no po prostu ten vibe z rozmowy z Marszu Równości. Z tym cepem ze Stonewall. Pedofilia to nowa orientacja seksualna. No ja pierdolę. Co innego, jak dwie dorosłe osoby, nieważne jakie są płci, za obopólną zgodą coś robią ze sobą. A co innego robić osobę, która nie jest wykształcona ani fizycznie, ani płciowo, ani fizycznie, ani psychicznie. I w ten sposób robi się jej kurwa szkodę na całe życie. Taką skazę na psychice, że może się okazać, że albo będzie popadała w nieodpowiednie towarzystwo, albo zwyczajnie będzie bała się jakichkolwiek kontaktów z facetami. I że to jest kurwa normalne? Ja cię pierdolę. Bo ja żyję w takiej nieświadomce, wiesz co, że ja nie wiem, czy ja mam bronić, czy ja stary, czy ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia,
Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był Stu. Dlaczego latami go krył? Rozmowy z Sukanek wskazują na to, że Stu posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego milczał latami. Ale nigdy nie dostałam żadnych, wiecie, dowodów, a jeżeli Stuart jest pomawiany, no to też bardzo. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Niestety Fagata również wszystkich okłamywała. Z zapisu rozmów i głosówek wynika, że Stu sam jej się przyznał do pewnych akcji. A ja bym tak chciała nagłośnić, no coś trzeba powiedzieć. Co to jest? Agata Fong, Fagata. Pisał mi jakieś dziwne rzeczy w wiadomościach, co? I to było może rok temu. Jezu, to jest okropne, zaraz wymiotuję, serio. Można coś z tym zrobić? Ja pierdolę, pedofilia to najgorsze, co może być. No to akurat ma rację. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie, czy te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy... No nie wiem, co zrobić, bo ja wiem o tym, że... Sylwo, puść to do końca może. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy... No nie wiem, co zrobić, bo ja wiem o tym, że... Ale może ty jeszcze wiesz o innej dziewczynie. On mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią, czy iluś dziewczynką się z nim... Ej, czy to jest do Maszy, czy to jest Sukanek? Bo ja już nie wiem, z kim... z kim to jest konwersacja, bo ja już w ogóle tutaj... Bo wcześniej to ja bym powiedział, że to jest Sukanek, ale teraz to nie mam pojęcia. Dlatego się spotykał i mi się od razu to sobie też wspomniała. I mi się chciało rzygać, jak ja sobie o tym wspomniałam. I mu to wysłałam i napisałam, żeby nie komentował taki, że się nie brudzę takie małe dziewczynki, bo ja mu nie pozwolę na to, bo to jest obrzydliwe, obleśne po prostu. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Dlaczego później wmawiała wszystkim, że mówiła to pod wpływem emocji? Czym ją przekonali? Dodam, że gdy skończyła jej się pierwsza umowa z agencją, to dobrowolnie podpisała drugą. Dlaczego cię nie było na poprzednich panelach? Nie, bo chciałem sobie wejść po prostu na trzeci, żeby ten, nie? Ja to mają tak bardziej piąty... Zacznijmy od tego, że umowa z agencją nie usprawiedliwia, żadne NDA nie usprawiedliwia przed tym, żeby nie zgłosiła takiego przestępstwa. Bo teraz, jeżeli Fagata faktycznie miała jakieś dowody, bo wiadomo, rozmawiać sobie można i jeżeli nie ma potwierdzenia, no to spoko, nie? To są co najwyżej domysły, to jeszcze nie ma co się czepiać. Ale w momencie, jeżeli miała na przykład Fagata wystawione jakieś typowo dowody, nie? No to ona już wtedy to kryła. A za krycie przestępstwa można też odpowiadać. Także tutaj może być grubo. 60, jakieś proteczki i tak dalej. Nie? Niestety, Boxer, ale bezczelnie kłamiesz. Tygodniami oszukiwałeś i zwodziłeś mnie oraz widzów. Czekajcie, ja to może teraz zwolnię, bo te głosówki czasami są takie chaotycznie, że to jest nieporozumienie. To mają tak bardziej 5/10, jakieś proteczki i tak dalej. Nie? Niestety, Boxer, ale bezczelnie kłamiesz. Tygodniami oszukiwałeś i zwodziłeś mnie oraz widzów. Ze screenów rozmów z dziewczynami wynika. Dobra, możemy sobie wrzucić normalną prędkość. Jesteś ze Stu? No, że jesteś dobrze wiedziałeś o tym, co Stu wyczynia. Serio, nie było to dla ciebie dziwne, że 20-kilkuletni twórca kręci z 14-latkami? Niestety, ale wśród minecraftowych youtuberów taki rodzaj komunikacji z nieletnimi widzkami najwyraźniej był normą. W dalszej części konwersacji... Taka malutka przy mnie. Boże, nie. To bym ci nic nie mógł zrobić. Przecież ja bym była taka jak dziecko jakieś. W sumie jestem dzieckiem, ale 30 centymetrów. Pozdro. Widzimy, w jaki sposób Boxer prowadzi rozmowę z 14-latką. 192 cm mam. Ostatnio mierzony byłem. 192, 90 kilo. Będę cię tam... Twoje cycki. Nie mam cycków. Jakieś tam masz. No to za małe na mojego. Jestem ciekawy, co jeszcze wypłynie w kolejnych dniach śledztwa. Wielu minecraftowych twórców również wiedziało o wszystkim i prowadziło rozmowy w podobnym stylu. Mam nadzieję, że prędzej czy później prawda wyjdzie na... Jaki jest wniosek? Jak grasz w Minecrafta, to masz zapędy dzieciolubstwa. Nie, no żartuję, no ale tak całkiem serio, czy... Wiadomo, o co tutaj chodzi, nie? Grając w Minecrafta przyciąga się młodą widownię, no bo Minecraft to jest gra dla dzieci, no to content dla dzieci, przyciąga się młodych, bla, 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 wiecie o co kama, takie wiecie. Ciąg przyczynowo-skutkowy.
na jaw. Ten film zapewne otworzy puszkę Pandory. Z pewnością wiele dziewczyn zgłosi się ze swoimi historiami dopiero teraz. Jedna dziewczyna, która ostatnio udzieliła wywiadu, z pewnością wie więcej o kilku youtuberach, ale z nieznanych mi powodów niestety ich kryje. I łatwo mi jeszcze jedną osobą. A co to było? Czekaj. To zmniejszę. Co za osoba? A nie powiem ci tego. Dlaczego? Zbyt wrażliwe info, totalnie zbyt wrażliwe info. Ale no, też chodzi o jakiegoś twórcy, tak? O twórcę, tak? Tak. Okej. Okay. Mardynga, mi się wydaje, że ty w ogóle nawet nie wiesz, za co ty się łapiesz. Byśmy faktycznie wszystkich, to połowa polskiego internetu przestałaby istnieć. No to niech tak będzie. Dlaczego opowiada o Stu, a o innych milczy? Robiąc ten film, pierwszy raz w życiu byłem zastraszany w związku ze zbliżającym się terminem publikacji mojego materiału. Obóz minecraftowych youtuberów od kilku tygodni wiedział, że taki materiał powstaje. Niektóre dziewczyny wycofały się w ostatnich dniach przed... Zastraszanie i tak dalej, ale ja bym chciał zobaczyć dowody na te rzekome zastraszania. Bo wydaje mi się, że tutaj Wardęga też próbuje sobie poddymić właśnie, wiecie, docęcie to, że się komuś narażam i wiecie, pałkę trąd dla zasięgu. Przecież nie powie tego celowo, ale to jest takie, wiecie, trochę takie, no, poddymianko, co nie? ...publikacją. Z jakich powodów, nie wiem, lecz się domyślam. Słyszałem, że jedna z nich odmówiła opowiedzenia całej swojej historii, gdyż chłopaki mają materiały kompromitujące ją. Sprawę jednak będziemy badać... Czyli co, że opublikują jej nudesy, czy co? No bez jaj. Dalej i z czasem odnajdziemy brakujące elementy układanki. Niebawem pojawi się również film Konopskiego, który prowadził śledztwo razem ze mną. Poznacie tam więcej wątków i youtuberów zamieszanych w te sprawy. Był to dla mnie ciężki materiał i czuję się oszukany przez bliskiego kolegę. Kiedyś może bym nawet rzekł kandydata na przyjaciela. Nie wiem, czy Goldsi to przetrwają. Nie wiem, jakie będą kolejne dni i co przyniosą. Ale jedno wiem na pewno. Nawet gdy kozy padną, Watacha przetrwa. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Watacha. Jeśli w sprawie pojawi się coś nowego, będę to wrzucał na inne swoje media. Trzymajcie się w tym ciężkim czasie i do zobaczenia. No to już wiecie, co następne nagram. Film Konopskiego w tym temacie. Tak? No uważam, że to jest w ogóle ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o tego typu tematy. Najpierw kwestia z Gargamelkiem. Znaczy inaczej, najpierw zrobiła się afera ze Stu, potem na jaw oczywiście Laurka się podpięła pod zasięgi, bo z nieznanego powodu tam sobie zwlekała 2 lata, żeby wkopać Gargamelka. Potem się pojawiły wątki z Gonciarzem. No i tutaj wychodzą na jaw coraz to ciekawsze rzeczy. Tak więc... Na dziś kończymy. Gdy pojawi się film Konopskiego, to myślę, że tego samego albo następnego dnia sobie po prostu nagram. Trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczoru. I bez odbioru.